Dzień dobry. Dzień dobry. Ciepło jest. Bardzo ciepło. Jedziemy. Łukasz Jedziemy. Gaz, bardzo miło. Julia Krzysztofa Krzepę. Pani Julia, zaraz proszę pasy przede wszystkim. Oczywiście. No co, chciałem ruszyć z postojowego. Tak nie zrada. Tak nie działa. Dobrze, kręgowskaz i jedziemy. Dziękuję, że tak wcześnie pani zgodziła się przyjść tutaj, pojeździć po Warszawie, pogadać o startupach. Udało się. Będziemy troszeczkę i tak wybiegać w przyszłość i trochę się cofniemy w czasie, bo chciałbym porozmawiać w ogóle o startupach w Polsce. Mm-hmm. I na początek, bo mamy szerokie grono widzów tutaj, Wonet, nie wszyscy interesują się biznesem i startupami. Zdefiniujmy, co jest startupem. Ja lubię używać takiej definicji startupu, że to jest firma, która po to, aby rosnąć, nie potrzebuje liniowo proporcjonalnych środków, aby się skalować. Czyli przykładowo, jak zakładamy na przykład sieć kawiarni, to aby ten biznes kawiarniany nam rósł, musimy kupić nowy lokal, czy wynająć nowy lokal, wynająć liniowo proporcjonalną ilość baristów, kelnerów, kupić kawy proporcjonalnie więcej. Natomiast kiedy robimy biznes taki innowacyjny, technologiczny, taki startupowy, to dzięki temu, że używamy zaawansowanych technologii, które automatyzują jakieś takie tradycyjne procesy, no to nie musimy liniowo kosztów i nakładów ponosić, aby skalować ten biznes, tylko on może sobie wykładniczo rosnąć dzięki temu, że tych dzięki temu, że tych, że te koszty są zoptymalizowane przez procesy. Ale czy startup dotyczy każdej firmy, czy firmy technologicznej? No, jakby bycie firmą technologiczną to jest dobre przybliżenie, czy takie poszlaka tego, że to może być startup, tak? Czyli on rzeczywiście może szybko rosnąć. Dzisiaj mamy taki trochę trend też w takiej retoryce politycznej, żeby mówić o startupach, nazywać startupami każdą nową firmę. Cokolwiek jest nową firmą, to już jest startupem, no bo startuje, więc tak się kojarzy. Jak startuje, to startup. Nie prześledzimy całego tego procesu terminologii startupów, jak one się tam rodziły i tak dalej. To wszystko znajdziecie na Business Insider Polska. Marta Bellon, która dziennikarka Business Insider Polska, która odpowiada u nas za startupy, pisze o tym mnóstwo codziennie informacje. Poproszę wejść na www.bi.pl i tam o startupach poczytacie i porozmawiamy w takim razie o sensowności istnienia większości startupów, bo jak wiemy z badań, większość nie przynosi nigdy zysku, upada. No pewnie, ale to można powiedzieć o wszystkich biznesach tak naprawdę, które są tworzone, tak? Że jakbyśmy się przyjrzeli też na takie biznesy kompletnie tradycyjne, typu sklepy, warzywniaki, agencje konsultingowe, reklamowe i tak dalej, no to też jest tak, że większość z nich nie przechodzi do jakiegoś takiego. Ale większość z nich, no dobrze, ale żaden z tych biznesów, tych takich tradycyjnych, nie dostaje wielomilionowych dotacji od aniołów biznesu i tym podobnych. No ale to teraz słowo dotacja w kontekście aniołów biznesu to jest niestety nadużycie, bo oni nie dotują startupów, oni inwestują w startupy, jakby z celem zarobienia na startupy. Nikt nie inwestuje w startupy. Nie wszyscy aniołowie biznesu inwestują w startup po to, żeby z niego później wyczerpać korzyści, tylko na przykład... To są prawdziwi aniołowie? Słucham? To są prawdziwi aniołowie biznesu, czy się podają A czy to są inwestorzy? Czasami jest anioł biznesu taki, który ma ochotę... Znam. Będziemy mówili w moim programie Na Czasie w czwartek o takiej, może nie startupie, tylko kawiarni pożyteczna, która ruszyła na Nowym Świecie. I tam obie prowadzące dostały prezent od Świętego Mikołaja. Nie będę wszystkiego zdradzał, ale przyszedł pan na kawę i zostawił tak duży napiwek, chcąc pomóc w rozwoju tego biznesu. Szczegóły będą w czwartek, tak? Ale ja mówię o takich ludziach, którzy z serca i potrzeby pomagają jakimś firmom się rozwinąć. No to są dobroczyńcy, tak? Czy doradcy, adwajzorzy, mówiąc ładnie z angielska. To nie są aniołowie biznesu. No anioł biznesu, tak jak się w branży używa tego określenia, to jest ktoś, kto inwestuje pieniądze w nowe firmy po to, aby na nich zarobić. No i anioł biznesu tym się różni od na przykład inwestora VC, czy tam private equity, że on inwestuje na ogół swoje własne pieniądze. Nie? Żebym sobie zarobił na czymś, czy przyoszczędził, czy na jakiś exit, czy sam jest być może seryjnym przedsiębiorcą, któremu się bardzo opowiodło. I teraz inwestuje z własnej kieszeni. I bardzo często aniołowie biznesu, i dlatego oni są olbrzymią wartością dla startupów, oni oprócz tego, że inwestują pieniądze, oni inwestują swój czas i wiedzę. I na ogół aniołowie biznesu mają bardzo dużo wiedzy na temat tego, jak budować, skalować firmy. Czy każda nowa firma może się nazywać startupem? Nie. Bo już teraz, no właśnie, już teraz różnica się zapewne. Nie, znaczy oczywiście, że możemy sobie tak mówić, ale to zupełnie się nam do niczego nie przyda. Ja bym używała określenia startup wobec nowej firmy, to też nie musi być koniecznie nowa, tak? To może być firma 3 czy 5-letnia, bo tych etapów rozwoju startupu jest trochę, jakby nie było. Ale jest to firma, która rzeczywiście może rosnąć szybko, wykładniczo powiedzmy,
dużo szybciej niż biznes tradycyjny, który potrzebuje liniowych, proporcjonalnych nakładów na rozwój. No i na ogół, aby tak firma mogła rosnąć, to musi być to firma technologiczna, w jakiś sposób innowacyjna, która te procesy swoje sprzedażowe na przykład, czy produkcyjne ma optymalne. A jaka jest kondycja startupów w Polsce? Muszę przyznać, ja przez 5 lat mieszkałam za granicą i po powrocie, po 5 latach, muszę przyznać, że niesamowicie jest olbrzymi kontrast na plus. Czyli tych startupów w Polsce jest coraz więcej, mają też dużo większą świadomość rynku, dużo większą świadomość tego, że aby odnosić sukces, trzeba od razu być takim startupem nakierowanym na rynek globalny. Nic nie stoi na przeszkodzie czyli dzisiaj. Czyli to modne określenie jest skalowalny biznes. No jasne, no to skalowalny biznes znaczy taki, że może rzeczywiście rosnąć, tak? Bo bardzo łatwo jest osiągnąć jakiś tam pułap. Ale nie tylko na rynku krajowym, tylko też na... Polska ma taki trochę problem, że jest rynkiem 40-milionowym. To jest rynek wystarczająco duży, aby utrzymać zespół powiedzmy, nie wiem, 30 osób, ale zbyt mały, żeby zrobić olbrzymi biznes i zostać unicornem, czyli jednorożcem, tak? Jak to się mówi o spółkach, mają wycenę powyżej miliarda dolarów. Dlatego rzeczywiście trzeba sięgać na rynki zagraniczne. No i w dzisiejszym świecie, bardzo globalnym, aby być na rynkach zagranicznych, trzeba mieć po prostu stronę internetową po angielsku, odpowiednie płatności, tak, system płatności podpięty, który jest uniwersalny międzynarodowo i jakieś kanały sprzedażowe, czy takie procesy sprzedażowe nakierowane na klienta zagranicznego, więc to nie jest trudne. Tak. A jak to jest ze współpracą startupów nawet w obrębie konkurencji. Wiemy, no, mityczna ta Dolina Krzemowa, tak, która powstała w latach 70. w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że tam w jednym miejscu konkurencja nawet no, chodzą sobie na lunch, na obiady i rozmawiają i wymieniają się opiniami, mimo tego, że konkurują na rynku. Tak? Jak to jest w Polsce? Jak startupy konkurują w Polsce? Potrafią rozmawiać ze sobą pewnie. Czy jest to takie zagarnianie do siebie tylko? Nie, absolutnie, to się bardzo mocno zmieniło i to też w dużej mierze dzięki wielu przedsiębiorcom polskim, którzy wyjeżdżają rzeczywiście do tej mitycznej Krzemowej Doliny i gdzieś nabywają takiego, no nie wiem, takiego być może sposobu bycia kalifornijskiego i potem wracają tutaj i krzewią takie najlepsze praktyki. No i, ale też nie możemy mitologizować Krzemowej Doliny, tak? Że tam wszyscy są, rozmawiają, dzielą się swoimi najbardziej intymnymi szczegółami biznesowymi, po czym świat jest piękny i wszędzie jest tęcza, no nie? Bo tak nie jest trochę. Oczywiście, a jak jest, że tam? No, jest w każde środowisko, gdzie jest konkurencja kapitałowa i gdzie każdy chce zarobić, no to oczywiście, że jest... ma swoje jakieś tam uwarunkowania, które sprawiają, że no, czasami zaufanie... No, trzeba być ostrożnym w zakresie tego, jakimi informacjami się dzielimy, jeśli chodzi właśnie o szczegóły swojego własnego biznesu. No, przykładowo na przykład takim trochę tematem tabu w Krzemowej Dolinie, jest kiedy startup otrzymuje term sheet, czyli propozycję warunków umowy inwestycyjnej, no to do dobrego tonu należy to, aby z tym term sheetem nie biegać po innych inwestorach i się nie chwalić, tak? Ile kto nam zaproponował. Więc to nie jest tak, że tam wszyscy się wszystkim dzielą. Każdą wiedzą, jaką mają. W Polsce natomiast, jeszcze tylko jedna rzecz, w Polsce naprawdę w tym młodym pokoleniu przedsiębiorców jest coraz większy kredyt zaufania sobie ludzie dają i coraz więcej widzimy takiej wymiany wiedzy i doświadczeń między nimi. To jest wspaniałe. A kto w Europie, jeżeli chodzi o środowisko startupowe, jest tak, dla nas takim wzorem, gdzie powinniśmy najszybciej szukać jakichś wzorów? Czy powinniśmy, tak jak mieliśmy dzisiaj informację, premier Beata Szydło była z wizą, czy jest jeszcze z widzem w Izraelu i tam rozpoczynamy właśnie jakieś na poziomie technologicznym, startupowym, jakieś kontakty biznesowe no jest z Izraelem, które no jest jedną ze stolic światowych. No jasne, Startup Nation tak zwane. A w Europie? Gdzie powinniśmy patrzeć? Myślę, że doskonałym środowiskiem jest Berlin, jeśli chodzi o taką prężność. Tam bardzo dużo biznesów się z Berlina wywodzi. Londyn, definitywnie. No i tutaj w naszym regionie Estonia tak wiedzie prym, tak? Tallinn, jeśli chodzi o ilość startupów, taką prężność tego środowiska. Chociaż definitywnie, no nawet Estonia, która właśnie uchodzi ze swoim Skype'em, uchodzi za taki trochę role model tutaj w naszym regionie, to wciąż jednak od Berlina czy Londynu odbiega pod względem takiej liczności i gęstości tego. A startupy w Polsce z największymi problemami to z jakimi się mierzą? Według naszych badań obecnie, jakby już oczywiście poza oklepanym brak kapitału i tak dalej, to jest tak naprawdę talent. To znaczy polski rynek programistów, a także osób, które są kompetentne w kwestii produktyzacji technologii czy komercjalizacji. Tych osób jest coraz mniej, jest bardzo mało tych umiejętności na rynku. I problem, z którym się mierzą te startupy, które rzeczywiście rosną i rozwijają się, to jest to, skąd brać pracowników po prostu. Coraz więcej z nich rzeczywiście rekrutuje za granicą.
Dlatego też w tej branży startupowej zobaczymy, moim zdaniem, najwcześniej taką internacjonalizację kultury pracy. No nie? Dzięki temu właśnie, że mamy, że startupy zatrudniają ludzi z wielu krajów. A u nas skąd, z którego kraju najwięcej? Nie robiliśmy takich badań, więc tutaj będę strzelać bardziej na podstawie swoich własnych wywiadów i intuicji, ale sporo jest z Hiszpanii, z Ukrainy siłą rzeczy. Ale to się wiąże z tym, że w Hiszpanii jest, nie wiem, wśród młodych duże jest bezrobocie dużo, i... Tak, myślę, że definitywnie jest to jakaś pochodna tego faktu. No i właśnie z Ukrainy. Nawet dzisiaj mówiłem o tym, chyba Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że rząd szykuje ułatwienia dla Ukraińców ze wschodu, jeżeli chodzi o... I to jest świetne, dlatego że nam się trochę tak siła robocza z Ukrainy, w ogóle słowa siła robocza nie nagrzega. On się brzydko kojarzy z jakimiś takimi pracami niskopłatnymi, niskoprestiżowymi. Natomiast Ukraina to jest wspaniały kraj, pełen również bardzo wysoko wyedukowanych młodych profesjonalistów. No i w naszym olbrzymim interesie jest to, aby ich do Polski ściągać i razem z nimi budować startupy. No a jak oceniacie wsparcie rządu dla startupów? No teraz mamy ten nowy program, którym się pochwaliło Ministerstwo Rozwoju i PFR, Start in Poland, który brzmi, czy wygląda na slajdach bardzo ciekawie. Dobrze, na slajdach na razie. No na razie, on jest tak, w tej chwili oni mają zarejestrowany, o ile dobrze wiadomo, jeden fundusz, ten pierwszy starter, do którego się, o ile dobrze rozumiem, teraz zaczyna jakoś niedługo nabór. I tam to jest fundusz przeznaczony na inwestycje zalążkowe w startupach na wczesnym rozwoju. To, co musimy zauważyć przede wszystkim, to, że po tym rozdaniu pieniędzy przez PAR, te słynne 8.1 kilka lat temu, to PFR jakby jakieś wyciągnął lekcje z tych błędów. I jedną z rzeczy, które oni się nauczyli, to jest to, że urzędnicy nie są kompetentni w zakresie rozdawania pieniędzy startupom. Znaczy, urzędnicy nie są inwestorami. Sprecyzujmy, co to znaczy nie są kompetentni? Dobra, kiedy inwestor inwestuje w startup, to robi to po to, aby zarobić i ponosi ryzyko, więc inwestor ma przede wszystkim kompetencje w wyważaniu, czy jakby szacowaniu ryzyka inwestycyjnego. Natomiast kiedy urzędnik inwestuje w startupy, on nie ma zielonego pojęcia, z całym szacunkiem dla urzędników, ale to nie jest jego praca i nie miał szans nabyć tych kompetencji, nie ma kompetencji w szacowaniu właśnie ryzyka inwestycyjnego, ponieważ de facto urząd nie ponosi ryzyka. To są dotacje, tak, a nie inwestycje. To, czego PFR, wydaje się, nauczył się bardzo mocno, to jest to, że pieniądze trzeba rozdawać, dystrybuować poprzez... Chyba rozdawać w ogóle to nie jest dobre dystrybuować, słowo, tak? Czy może, nie wiem, koinwestować nawet, to by było najfajniej. Bo rozdawać rozwiązane. To się, nie wiem, z czym się kojarzy. Jasne, rozdawać nie. Właśnie takim bezrefleksyjnym, bez analizy, a damy tym, bo... W każdym razie sprowadza się do tego, że za dystrybucję środków PFR-u, czy tych środków unijnych, które przez PFR będą dostępne, odpowiedzialni powinni być prawdziwi inwestorzy. I w związku z tym dlatego PFR wchodzi w inwestycje tam na zasadzie proporcjonalnego podziału ryzyka, tam 50-50 albo 15-85, czyli na 15 milionów zainwestowanych z prywatnej kieszeni PFR wchodzi z 85. Więc oczywiście PFR bierze na siebie dużo więcej tego ryzyka, no nie? Ale bardzo fajne jest to, że poszli po rozum do głowy i nie będą starali się sami na siłę inwestować w startupy i dokonywać selekcji, który startup wyjdzie, a który nie, tylko rzeczywiście wykorzystują do tego inwestorów z prawdziwego zdarzenia. Myślała Pani o własnym startupie kiedyś? Ja mam. Znaczy, wcześniej prowadziłam, 3 lata temu prowadziłam firmę, którą założyłam zresztą w Palo Alto. Ja bym jej nie nazywała startupem tak naprawdę, to gdzieś tam być może w zamyśle był startup, ale skończyło się to na poziomie lifestyle business. I ta firma zajmuje się sprzedażą bielizny produkowanej w Polsce, w Łodzi, na rynkach światowych. No teraz to takie modne. Wszyscy w korporacjach marzą o tym, żeby gdzieś tam budować swoją drugą nogę, założyć startup w pewnym momencie, rzucić wszystko, wyjechać w Bieszczady. Nie, albo... to jest piękna wizja, ale tak nie działa, bo niestety prowadzenie przedsiębiorstwa własnego startupu, czyli startupu jest niesłychanie. Znam wielu takich, którzy wyszli z korporacji, później do niej wrócili, bo się zderzyli z brutalną rzeczywistością. Tak. Nie każdy jest przedsiębiorcą, nie każdy może być, nie każdy powinien być, bo to jest niesłychanie stresujące i to, czego przedsiębiorczość przede wszystkim wymaga, prowadzenie startupu, to jest poczucie komfortu w byciu poza strefą komfortu. Czyli poczucie komfortu z niepewnością, z poczuciem tego, że nie wiadomo, co się jutro stanie. I to jest chyba charakterystyczne dla startupów, to wyjście poza strefę komfortu i dobrze się czuć w tej strefie. Po prostu się trzeba świetnie czuć w tym, że się człowiek źle czuje. Znaczy właśnie nie wiem, czy to jest złe poczucie, no bo to jest tak jak z wysiłkiem fizycznym, znowu to analogia jako sportowiec. No jasne, doskonale. Ja bardzo lubię zmęczenie fizyczne, tak? Niektórzy mówią, jejku, jak można biegać, tyle to mięśnie bolą. Ale ja ten ból
poza strefą komfortu właśnie lubi. I to jest doskonała metafora w ogóle dla prowadzenia startupu i przedsiębiorczości, że rzeczywiście o to w tym wszystkim chodzi. Udało mi się. Żeby puentę się spocić. Na 30 sekund przed zmianą gościa. Bardzo dziękuję. Super. Dziękuję bardzo. Zjedziemy tylko po kolejnego gościa. Miłego dnia życzę. Również. Fajna pogoda się zapowiada na spacer. Robi się coraz mniej. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia. Widzenia, do zobaczenia. A my już mamy kolejnego gościa. Cezary Pietrasik, autor książki Armia Obywatelska. O, i książka w ręku. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Poproszę książkę. Zaraz wezmę autograf. Proszę zapiąć pasy. Zaraz książkę oddam. Pokażemy do kamery. Tu. A, ty. Armia Obywatelska. Cezary Pietrasik. Co wy wszyscy z tym wojskiem, z tym zbrojeniem, z tą wojną? Dlatego tak bardzo tęsknię za kobietami na wysokich stanowiskach decyzyjnych, bo to jakby one tam siedziały, to po prostu inaczej by problemy zostały rozwiązane. Faceci dorwali się do władzy, nie chcą oddać po prostu i się zbroją, rakiety wysyłają. Mówiłem w przeglądzie prasy o tym Kaliningradzie nieszczęsnym i tymi rakietami, wyrzutniami, które się tam znalazły. Mhm. To, co powiedziałem przed chwilą, to nie tak, to pół żartem, pół serio. Ja bardziej bym się skłaniał w stronę serio, mhm, że brakuje mi kobiet, bo być może byłoby mniej wojennie. Mhm. Ta książka, ta koncepcja jest po to, żeby nie po to, żeby zwiększyć jakiś militaryzm czy koncepcję umilitaryzowania społeczeństwa, wręcz przeciwnie. Jest to, chodzi o to, żeby zabezpieczyć nam pokój, żebyśmy mogli robić to, co robimy i żeby to bezpieczeństwo kosztowało nas relatywnie tanio. Taki jest koncept tej książki. Czyli popierasz pomysł Antoniego Macierewicza o utworzeniu obrony terytorialnej, tych szkoleniach wszystkich i... Koncepcja jest ta sama, punkt wyjścia jest ten sam, diagnoza jest ta sama, że armia terytorialna może zapewnić bezpieczny, tani wzrost siły odstraszającej Polski, co jest jakby jednym z mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa. Natomiast podejście w wykonaniu tego jest dość różne, to znaczy ta koncepcja, którą ja sugeruję, jest dużo większa. A jaką sugerujesz? Ta koncepcja sugeruje 500-tysięczną armię opartą tylko i wyłącznie na ochotnikach. 56% 19-latków chętnie zrobiłoby coś takiego, takie szkolenie, to jest 12-tygodniowe szkolenie. Ale wracając do tego porównania, to jest 500-tysięczna w porównaniu do 50-tysięcznej proponowanej przez ministerstwo. Koncepcja jest zgoła odmienna, jeśli chodzi o koszty. Ten pomysł kosztuje 10-15 razy mniej niż ta koncepcja obecnie realizowana przez ministerstwo. Natomiast ta koncepcja ministerialna jest... zakłada więcej dni treningowych, przez to zakładam, że ci żołnierze będą mieli większą gotowość. I to ile ma trwać takie szkolenie? 12 tygodni. 12 tygodni, to jest wystarczające. Przecież są szkoły wojskowe, zawodowi żołnierze latami się uczą do swoich... W ogóle technologia jak poszła w... Ja sobie jak dzisiaj miałbym wyobrazić wojnę XXI wieku, to gdzie tam bym zakwalifikował żołnierzy po 12-letnim... A wie pan, ile trwa szkolenie armii szwajcarskiej? Między 18 a 21. Ja w mojej książce pokazuję sposoby i konkretny taki... Papieskiej gwardii? Nie. Szwajcarskiej armii, która zapewniła pokój temu krajowi nawet w czasie I i II wojny światowej. Ten bridge pokazuje, ten taki most między tymi 18 tygodniami a 12, że to się da zrobić. Że możemy to zrobić jako Polacy, możemy skrócić ten okres do 12 tygodni bez negatywnego wpływu na jakość wykształcenia. A co z rekrutacją? Bo mówimy o ochotnikach. No przecież trzeba było niezłą selekcję przeprowadzić. Bo nie każdy ochotnik mógłby się tam znaleźć. Oczywiście. Ja zakładam, że po pierwsze będzie to system, tak jak pan powiedział, kompletnie oparty na ochotnikach. Czyli zrobiłem badania, które pokazują, że aż 56% polskich 18-19-latków chętnie by to zrobiło. Bardzo interesujące są szczegółowe liczby. Gdzie jest największa gotowość? W dużych miastach. Spodziewalibyśmy się, że będzie to na wsiach. Nie bym się nie spodziewał. Tak. I proszę zauważyć, niesamowicie ciekawa historia, że najbardziej patriotyczne w tym sensie są duże miasta i wsie. A najniższy ten współczynnik osób, które chciałyby dołączyć do takiej formacji, jest w całym środku. A motywacja tych ludzi jest patriotyczna, czy jest motywacja taka, że ja nie mam co robić, bo nie mam pracy i przydałoby się iść do wojska? Pewnie myślę, że to jest przede wszystkim wydaje mi się jednak patriotyczne, tak? Myślę, że ten... Ale to było badane? Dzisiaj wyszły badania, które pokazują, że w Rzeczpospolitej zostały opublikowane, które
pokazują nastawienie młodych ludzi do służby i do poświęcenia. Ona jest wysoka, nie pamiętam w tej chwili wskaźników, wydaje mi się, że w 40% i więcej. Ja wiem, tylko że to jest, tylko pytanie jest o metodologię zadawania tych pytań. Moja też, gdybym miał iść do wojska, to też z pobudek patriotycznych, tak? W swojej sytuacji, ale ja mówię o tych młodych ochotnikach, którzy dzisiaj deklarują, tak? Czy dla nich motywatorem jest pieniądz, który ewentualnie dostaną? Czy... Ta koncepcja zakłada zerowe wynagrodzenie w pieniądzu dla tych ochotników. Zakłada tylko i wyłącznie ewentualne wsparcie na pierwszym roku studiów. Czyli, że jeśli ktoś nie dostał się na studia, które są pełnopłatne, płatne przez państwo, armia zapłaci za pierwszy semestr takich studiów. I jakieś minimalne później preferencje w pracy w instytucjach państwowych. W przypadku tylko i wyłącznie równych kwalifikacji. Czyli tylko takie są pozytywne zachęty. I to powoduje, że ponad połowa takich ludzi chętnie by uczestniczyła w takim szkoleniu. A jak ta armia obywatelska wpisuje się w cały system obronności danego kraju? Bo to nie tylko o Polskę chodzi. Tak, tak. Taki system wykorzystuje wiele krajów. Ten system jest systemem wsparcia i jest systemem stworzenia zaplecza do regeneracji profesjonalnych sił zawodowych wojska. Podobnie funkcjonuje armia fińska, podobnie funkcjonuje armia szwajcarska Izraela. Bardzo posługiwałem się właśnie tymi przykładami z tych różnych krajów. Ja na co dzień mieszkam w Londynie, więc moimi znajomymi, wśród moich znajomych okazało się, że są prawie sami oficerowie, którzy obowiązkowo takie w bankowości, to są znajomi moi z banku inwestycyjnego, którzy okazało się są porucznikami, czasem nawet kapitanami swoich armii, bo musieli przejść takie szkolenie obowiązkowe, czy w Finlandii, czy w Szwajcarii, czy w Wielkiej Brytanii. No to co londyńskie City mówi o obecnej sytuacji geopolitycznej na świecie, w Europie? Jest taka lekka depresja, powiedziałbym. A z czym związana? Z tym, że jest new nationalism, jak napisał The Economist w najnowszym wydaniu? Czy... Podwójne. Po pierwsze, Anglicy mają problem u siebie z Brexitem. I jest jeszcze taki mechanizm, powiedziałbym wręcz, wybierania i zastanowienia, czy to się naprawdę zdarzyło. I czy to się nawet jeszcze zdarzy. Przeświadczenie jest takie, że się zdarzy, Brexit się zdarzy. Kocham te interpretacje, naprawdę. Sorry, że przerwę, zaraz pozwolę dokończyć, ale to jest tak, od razu mi się przypomina ten kadr albo ze CNN, albo BBC, już nie pamiętam, która stacja po Brexicie, jak zaprosiła zwolenników Brexitu do siebie, tych, którzy głosowali za wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Jeden ze starszych, w średnim wieku panów mówi z przerażeniem w oczach, no to ja głosowałem za Brexitem, ale ja nie wiedziałem, że to będzie, że to tak się stanie, tak? Że on był zaskoczony. Tak. To jest ta sytuacja. Tak, to był głos rozpaczy takich klas pracujących, które od lat 70. w wartościach realnych nie widziały poprawy swojego losu. Od lat 70., w zasadzie od końca lat 70., w Wielkiej Brytanii nastąpił bardzo mały postęp, jeśli chodzi o medianę dochodu rozporządzalnego na gospodarstwo. No ale to jest jeden powód do depresji takiej londyńskiej. Kolejne? Drugi to jest niestety Trump, tak? I Wielka Brytania szczyci się tym swoim unikalną relacją ze swoją byłą kolonią, ze Stanami Zjednoczonymi i ma dosyć duży udział handlu relatywnie do innych krajów Unii Europejskiej z Stanami Zjednoczonymi. To, co się będzie działo w Stanach, będzie miało dużo wpływ na nich i dodatkowo powoduje wzrost niepewności na świecie, a niepewność jest zła dla biznesu. To dzisiaj jest tak zwany autumn statement ministra ekonomii i skarbu tamtejszego, który zapewne pokaże, że spodziewane są gorsze dane ekonomiczne, gorsze dane finansowe, większy deficyt. No ale już słyszeliśmy, nawet na Business Insider ostatnio pisaliśmy o dwóch przypadkach, kilku nawet przypadkach dużych firm, które wchodzą na rynek brytyjski, bo niektóre wychodzą, uciekają stamtąd, tak? Bojąc się tego, co nastąpi, ale niektóre, tak jak na przykład Facebook, Google, otwierają swoje duże biura na kilka tysięcy pracowników. Mhm. To jest, rozumiem, że świat biznesu, finansów zaczyna się już powoli przygotowywać i jakby niwelować potencjalne skutki rzeczywistego wyjścia Wielkiej Brytanii. Londyn jest de facto stolicą Europy, czy do tej pory był stolicą Europy, jeśli chodzi o biznes, jeśli chodzi również o kulturę. To jest niesamowite miasto, które przyciąga wielu znakomitych ludzi. Trudno będzie, nawet po Brexicie,
znaleźć szybką alternatywę dla takiego miasta. Ludzie, którzy robią rzeczy na najwyższym światowym poziomie, często mieszkają tam nie tylko dlatego, że no to nie jest miasto, w którym się mieszka dla pogody na przykład. To jest miasto, w którym się mieszka głównie dlatego, że jest tam ta cała sieć, ekosystem interesujących ludzi, doradców, finansjerów, osób, które tworzą cały ekosystem, który bardzo trudno jest wyliczyć gdzie indziej. I to cię skusiło, dlatego wyjechałeś do Londynu? Jaka to była twoja historia? Bo to ciekawe. Tak, moja historia... Młody człowiek, który pracuje w finansach City. Moja historia była dzięki Szkole Głównej Handlowej. Ja w Szkole Głównej Handlowej dostałem stypendium na London School of Economics. I w London School of Economics, która szczerze mówiąc trochę była dla mnie rozczarowaniem jako szkoła. Ja spodziewałem się takiego wielkiego skoku do przodu, a szczerze mówiąc Szkoła Główna Handlowa bardzo pozytywnie się porównywała z London School of Economics. Natomiast w London School of Economics dziewczyny chciały z tobą tylko rozmawiać, jeśli miałeś rozmowy kwalifikacyjne z bankami inwestycyjnymi. No to żeby mieć powód, żeby z nimi rozmawiać, stwierdziłem, że no dobrze, no to muszę jakoś tam zwiększyć swoją atrakcyjność. Co za motywacja. I tak to się potoczyło. Dostałem pracę w banku inwestycyjnym, zostałem tam na kilka lat. Później wróciłem do Polski, tutaj miałem bardzo ciekawą pracę, natomiast 6 lat znowu temu, 6,5 znowu wróciłem do Londynu i pracuję tam od tej pory. Tęsknisz za Polską? Jak ci w Londynie? Tęsknię za Polską. Jest tak, że zawsze trawa jest bardziej zielona gdzie indziej, tak? Bo ja już 2 razy zmieniałem między Londynem a Warszawą i zawsze wtedy tęskniłem za tą drugą częścią. To chyba taka natura ludzka po prostu zawsze... Czyli ty podróżnik jesteś, będziesz migrował między jednym miastem a drugim. Ale na szczęście mam pracę taką, która pozwala bardzo często być w Polsce. A zresztą te połączenia między Londynem a Warszawą teraz. Tak, tak. A jesteś warszawiak? Nie jestem warszawiak, jestem z Siedlec. Niedaleko. Relatywnie niedaleko. A powiedz mi, dużo Polaków w londyńskim City pracuje? Dużo i radzą sobie coraz lepiej. Muszę powiedzieć, że to taki powód do dumy, że coraz naprawdę więcej kolegów i znajomych, bo to grono się raczej zna, osiąga coraz większe tam sukcesy i no, taką dumą napawa. Dobrze się zarabia? Tam się zarabia w funtach, tak? I pewnie orientacyjny przelicznik jest podobny do różnicy koszty życia nominalnej. Też są, tak. Zdecydowanie. I ten problem, tak? Jest duże przychody i duże koszty. Taki jest ten biznes model. To zaraz podpiszesz książkę, Czarku. Czarek, możemy pokazać ją jeszcze do kamery? Ja już bym skłacał, a pokaż, poczekaj, tak, żeby nie odbijał tytuł. Stoimy na światłach czerwonym. O, będzie tak, jak to ustawić? No. Okej, okay, proszę. Armia Obywatelska. Już jedziemy po kolejnego gościa. Jacek Santorski za chwilę dosiądzie się do nas. Porozmawiamy też o globalizmie, porozmawiamy o nacjonalizmie. O, szybka podmiana będzie musiała być. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Minutkę. Dzień dobry, panie Jacku. Cześć. Zapraszam szybciutko, będą trąbić zaraz. Ciepło. Nie zmarzł pan? A, to dobrze. Proszę o zapięcie pasu, będzie nam i pikać, i dla bezpieczeństwa. Przeprosimy tylko, że zabraliśmy minutkę, ktoś się spieszy do pracy. Walczyłem, zarządzałem zapaleniem krtani przez kilka dni, prowadząc jednocześnie 3-dniowe zajęcia naszej akademii i tak nadmiarowo dbam może o gardło, ale zaraz się... O czym była mowa na akademii tym razem? No, my się ciągle zajmujemy tym, jak być autorytetem dla ludzi w współczesnych czasach, zwłaszcza dla tych tak zwanych milenialsów, którzy na zadekretowaną władzę reagują raczej ze współczuciem. Bo zmieniały się te modele, prawda? Tak, tak. Dzisiaj trzeba być z nimi, trzeba być sobą, ale żeby być sobą, dla nich trzeba być kimś, bo oni człowieka challenge'ują od razu ze spójności. Autentycznym trzeba być. Tak, ale w tej autentyczności trzeba być spójny, bo można być autentycznym ciągnąc dziewczyny za warkocze, prawda, i kopiąc chłopców po kostkach. I to nie wystarczy, żeby być liderem. Czyli trzeba być autentycznym w byciu kimś dojrzałym. I to jest wielkie wyzwanie i do nas przychodzą właściciele zarządzający, moi rówieśnicy, że tam młodsi o 10 lat, top menedżerowie, prezesi oraz kandydaci na te stanowiska, często w sukcesji. I uczą się na nowo, to są studia takie post MBA. Oni się uczą na nowo, nie jak zarabiać pieniądze, bo wiedzą, nie jak układać strategię do wizji,
tylko jak zdobyć serca i umysły i budować morale tak zróżnicowanych zespołów, gdzie z jednej strony mamy 50-parolatków, którzy dużo wiedzą i dużo widzieli, ale trochę się boją, czy jest mitologia tych młodych, a z drugiej strony jak zatrzymać tych młodych, bo 12% już są na walizkach, prawda, żeby wyjechać. A jak ich zatrzymać, kiedy mit o nich już powstał, że oni są roszczeniowi, nie otworzeni na stres, że przychodzą do pracy, kiedy chcą, wychodzą, kiedy chcą. Tylko, że dużo, cholera jasna, umieją. Jak to zrobić? I nagle się okazuje, że to nie chodzi o techniki perswazji docierania, że to nie chodzi o to what to do, co robić, tylko kim być i jak być. Oni mają niewygaszone... Przepraszam, ja się tak rozgadałem o tym. Nie, proszę mówić, to jest bardzo akademię. Interesujące, bo ja jestem właśnie... Pochłaniam teraz wszelką literaturę i rozmawiam z różnymi ludźmi. I też takimi, którzy są dla mnie mentorami właśnie w poszukiwaniu tej definicji nowego leadership. No i tutaj odpowiedź nasza, bo my mamy już 7 lat doświadczenia w tych postępie i studiach dla zarządzających właścicieli i prezesów, którzy umieją zarabiać, tylko pytają, jak dzisiaj być liderem, że sednem sprawy jest autentyczność. I obecność. Ale tylko, żeby móc sobie na to pozwolić, trzeba być kimś. A żeby być kimś, trzeba coś zarządzać. Pan jako sportowiec zrozumie. Ktoś się szybko porusza. Jeden dlatego, że jest szybki, a drugi dlatego, że jest nerwowy. I teraz i zwykle było tak, bo w mózgu jedna z moich byłych podopiecznych, w tej chwili robi światową karierę, bierze udział w takich badaniach genetyczno-neurologicznych w Stanach. Okazuje się, że w mózgu mamy prawie że zidentyfikowane coś, co ja nazwę tak na okoliczność takiej naszej rozmowy, detektory ściemy. Że zwłaszcza nastolatek błyskawicznie wyczuwa, czy ksiądz naprawdę się modli, czy robi potem co innego poza konfesjonałem. Czy tata mówi nie pal, a sam nie pali, prawda? I tak dalej. I dotąd tak było, że w miarę, nazwijmy to, treningu społecznego czy konformistycznego, ludzie wygaszali w sobie te detektory ściemy. Z jakichś powodów, może z powodu wielkości bodźców, zmienności. Dzisiejszy 27-latek często ma niewygaszone te detektory ściemy, tak jak 17-latek. W związku z tym on natychmiast rozpracowuje ściemę, hipokryzję, niespójność, nadmiarowość. Jak przychodzi prezes, przyzwyczajony do tego, że nabiera pieniądze, ma zegarek 3 razy większy niż potrzebny, mówi, nie będę tolerował tego, to on mówi do kolegi, kim jest ten zabawny starszy pan? Ale panie Jacku, bo jest jedno niebezpieczeństwo, te detektory ściemy. Tak. Rozszerzają się już i ta nieufność wobec tego, co nas spotyka, rozszerza się już na te wartości i te rzeczy, które są autentyczne, a mimo tego je się kwestionuje. Ale wie pan, bo świat jest, tak to jest ułożone. Ale podam panu przykład, zanim pan odpowie, mogę? Tak. Jeden przykład, to jest ciekawe. Na Business Insider Polska opublikowaliśmy kilka miesięcy temu bardzo ciekawy artykuł. W porozumieniu z LOT-em, Polskimi Liniami Lotniczymi, piloci na naszą prośbę zrobili zdjęcia z kabiny pilotów w różnych fazach lotu. I teraz kilka osób pytało, czy to jest materiał, content natywny i LOT za to zapłacił, czy my faktycznie byliśmy zainteresowani tym, co widzą piloci. Ja mówię o tym detektorach nieufności. Tak. Na tym poziomie już to się zaczęło dziać. Poza detektorami nieufności, czyli takiej spójności otoczenia, są po prostu stereotypy nieufności, są programy gadziego mózgu. To w innym miejscu mózgu jest atawizm. Swój dobry, obcy zły, każdy nieznany, sztywność, dogmatyzm, nietolerancja na wieloznaczność charakteryzuje wielu ludzi. To jest co innego, to jest stereotyp, to jest jakby wyuczona nieufność, prawda? I my mamy z jednej strony ludzi, którzy mają wyostrzone te detektory ściemy, można ich zdobyć, a z drugiej strony bardzo wielu ludzi, tylko ich rzadziej spotykamy w organizacjach, którzy raczej są w niewoli ośrodków magicznego myślenia. I oni są z kolei nawet podatni na ściemę, nawet bardzo. No, dlaczego populista wygrywa dzisiaj na świecie? Nazwijmy to populistą. Znaczy, że oni ściemniają jak nikt inny na świecie. No i nagle się okazuje, że mamy już tą epokę postprawdy, prawda? Że z jednej strony są ci właśnie milenialsi, co tworzą startupy i oni są czujni, ale z drugiej strony mamy miliony ludzi jak gdyby z wyboru nieczujnych, bo ta nieczujność ich zwalnia z odpowiedzialności, wolą uciec od wolności i podmiotowości, żeby mieć poczucie, że mają
po prostu wizję świata, więc wszystko jest tak pokomplikowane. Ja w tej chwili mówię o wiodących firmach, które mają tych genialnych młodych ludzi, którzy mają te detektory ściemy dobrze skalibrowane, przynajmniej można tym zarządzić. Ale z drugiej strony w perspektywie całego świata to bym stał się, wróciłbym do nas sobie w ogóle, w jakim jestem w ostatnich dniach i raczej bardziej smutny, bo teraz się ożywiłem. No właśnie chciałem zapytać, jak pan opisuje to i rozumie tę rzeczywistość, która się dzieje. Czy dla pana to jest takim, z takim stoickim spokojem, pan, no przeminie, zdarzyło się przeminie, czy to jest coś niebezpiecznego? Co znaczy, wie pan, raczej tutaj moje źródła, aczkolwiek stoicyzm jest mi coraz bliższy i też mieliśmy ostatnio świetny wykład o stoicyzmie naszego kolegi dla naszych liderów. Ja bym to nazwał może taką buddyjską perspektywą. Jedna z ciekawszych książek o paradoksach życia ma tytuł Pełnia życia w katastrofie. No, z buddyjskiego punktu widzenia, nawet przez te 30 czy 40 lat pewnej ciągłości i prosperity, też nadal naturą rzeczy jest nietrwałość. Przewidywalność spraw jest dużo niższa niż nam się wydaje. W gruncie rzeczy życie każdego z nas jest jak bańka, prawda? I to nie musi być bańka spekulacyjna. To w tej chwili może się coś zdarzyć, prawda? My o tym nie myślimy na co dzień, bo byśmy zwariowali. Ale z drugiej strony, czyli nietrwałość, niepewność, katastrofa należą do egzystencji. Ja się czuję na to jakoś wewnętrznie przygotowany, może to iluzja, ale w każdym razie przynajmniej intelektualnie, żeby o tym mówić. I z tej perspektywy, zwłaszcza, że w latach 70. przygotowywałem to, co teraz realizuję. Takie akademie myśmy wyśmiali w latach 70. Ojciec mi mówił, system jest chory, to czwarty rozbiór. I jak masz odwagę, synu, to walcz, a jak nie dość, ale masz pomysły, to buduj przyczółki na przyszłość. No to ja dzisiaj mogę zapytać, mam walczyć, mam się dostosować, albo budować przyczółki na przyszłość. No i buduję przyczółki na przyszłość. Ja bierzę w fazowość wszystkiego. W tej chwili no, ten zły pieniądz wypiera dobry. Ta ideologie wypierają idee. Kończy się jakiś model liberalnego kapitalizmu i takiego sensownego przywództwa, także społecznego. W pustkę wchodzi populizm. Ale kto wie, czy przez najbliższe 7 lat nie wyłoni się nowy model, zarówno wrażliwego społecznie, jak i drapieżnego ekonomicznie przywództwa i życia społecznego. Więc jak będę myślał, co ma być w najbliższych miesiącach, to połączy się to z moim smutkiem takim egzystencjalnym w życiu, bo nie wszystko się układa tak, no jak bym chciał. Natomiast jak myślę z głębszej perspektywy, z lotu ptaka, no to wszystko jest fazowe. Jak przeżyjemy, to będzie znowu nowa faza. Już nawet na wiosnę myślę, że ekonomicznie pewne rzeczy drgną, bo się powyjaśnia. W tej chwili wszyscy ściągnęli cugle, zatrzymali się, czekają. Bo nie wiedzą, co będzie. Czekają, prawda? Tak, taka niepewność. A proszę mi powiedzieć, w tej akademii, w której mówicie o leadershipie tak. I trafiają do was różni, od biznesmenów pewnie, prezesów i różnych, to wiekowo to jaka to jest grupa? Bo to mnie ciekawe. Więc bardzo. Wiekowo jest zróżnicowana, znaczy zdecydowanie jest grono ludzi po 40, czyli 40-60. Najstarszy uczestnik naszej akademii jest moim rówieśnikiem, ma 65 lat. Potem jest przerwa, bo potem są kandydaci w sukcesji, czyli talenty. Czyli spotykają się 40-50-latkowie z takimi prężnymi 30-latkami. A przy okazji, to mamy pierwszy raz w tym roku, mamy co roku na te 7 miesięcy 80 osób. W tym roku mamy pół na pół panie i panów. Czyli to jest nadreprezentacja względem tego, co jest właśnie na tym poziomie top, bo u nas proszę pamiętać, że to jest post MBA, studia, przede wszystkim dla zarządzających właścicieli, dyrektorek, kandydatów generalnych, członków zarządu. Więc jest to bardzo zróżnicowane grono. Cieszy mnie to, że jest duży procent kobiet. Tak. Widać, że one są otwarte bardzo, są gotowe uczyć się, jakoś wyprzedzać rzeczywistość. Proszę pozdrowić pracowników, bo około pana biura przyjeżdżamy. Tak, rzeczywiście. No, oni się już schodzą, rzeczywiście, tak, o tej porze. A to ciekawe, rozmawiałem z Markiem Strzeszniewskim, trenerem biznesu przed kilkunastoma tak. minutami i mówił, że a propos, mówiliśmy o porankach, fenomenie poranka. Tak, zresztą tak. Pisał pan recenzję do książki Fenomen poranka. Tak. Lubi pan wstawać rano? Znaczy, ja tak mam. Ja pamiętam jeszcze w podstawówce, w liceum, ja podejmowałem nawet ryzyko, że rano napiszę wypracowanie. Miałem wolny wieczór. Także Juliusz, tak mam, że jestem mega skowrony. To ja też. Prawda? Ale dlaczego o tym mówiłem? Bo mówi pan, że już się schodzą do pracy, a pan już jest w pracy, czyli lider musi przychodzić powinien przychodzić przed zespołem. To zależy od fazy rozwoju biznesu. W startupie pewnie tak. No. Natomiast jeżeli ja mądrze zdeleguję, to ja nie robię to-do list, tylko not to-do list.
Panie Marku, not to do list robimy teraz. Proszę, co oznacza, bo rozmawialiśmy chyba z 5 minut na temat właśnie to do list. To teraz porozmawiajmy nad to do list. W dzisiejszych czasach oczywiście kwestia szczebla. Jeżeli jestem średnim menadżerem, który po prostu ma pilnować, żeby dowieźć wynik, to robię to do list. Ale jeżeli jestem mega menadżerem, w dzisiejszych czasach turbulencji, ciągłych zagrożeń nowych możliwości, ja muszę być bardzo otwarty i muszę ogarniać złożoną całość, a potem wybierać z tego bardzo proste punkty na dzisiaj, proste rozwiązania, nie do zaplanowania. Przeczytałem dzisiaj, czekając na Państwa tutaj w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, że jakoby, twierdzi Gazeta Wyborcza, telewizja państwowa wspiera mitologię antyszczepionkową. Tak. Mówiłem o tym w przeglądzie prasy. Tak. I teraz tak, ponieważ część działalności mojej firmy jest związana również ze szkoleniem lekarzy, jest współpracą z firmami farmaceutycznymi w edukacji lekarzy, a my mamy świetny know-how w zakresie uczenia lekarzy, jak przekonywać ludzi, których doktor Google i różni mitycy właśnie antyszczepionkowi prowadzą na manowce, to ja wiem, że ja dzisiaj muszę od razu odwołać dwa spotkania, żeby skontaktować się z tymi partnerami, z którymi możemy wyjść naprzeciw temu problemowi. Więc robię właśnie not to do list na dzisiaj. Z uwagi na to, że jestem na bieżąco w takim elastycznym, to ze sztuki Aikido, że przyjmuję rzeczywistość i patrzę, co pominąć, a co przekierować w stronę moich celów. Kolejna osoba, która mówi, też już abstrahując od not to do list, robi pan jeszcze to do list, czy już nie? Znaczy te to do list dotyczą najwyższych priorytetów. Co jest najważniejsze w życiu, związane z ludźmi, osobami, których kocham, ze zdrowiem, które jest ważniejsze wśród moich najbliższych przyjaciół i w rodzinie nawet niż biznes i pieniądze. Natomiast to-do listy mają moi współpracownicy, a ja mam raczej azymut, kierunek. Po części, a propos, miałem świetną rozmowę, gdy czekaliśmy z naszym przedmówcą. Dopytywałem go, bo my też czerpiemy z nowoczesnych doświadczeń wojskowych. Najnowocześniejszych armii w zarządzaniu biznesem. Kiedy z jednej strony przygotowanie scenariuszowe jest nie po to, żeby zrealizować scenariusz A, B i C, tylko żeby się ćwiczyć, bo na pewno będzie scenariusz D, prawda? I we współczesnej armii, w tak zwanym mission command, oficerowie nawet średniego szczebla mają niekoniecznie cele, ale tylko mają określone kierunki. Więc moi pracownicy mają kierunki i sobie robią swoje to-do list. A pan w ramach swojej to-do list, bo pan musi mieć element dyscypliny, która zawsze jest konieczna, dojechał idealnie na czas. To jest sztuka, prowadzić rozmowę, płynąć, pierwiastek wody, a jednocześnie pierwiastek ziemi, prawda? Pan zmonitorował czas, pan dojechał kiedy trzeba. Intuicji słucham, panie profesorze. Ale intuicja to jest 10 tysięcy godzin uwewnętrznionego doświadczenia, jakiejś dyscypliny wewnętrznej. Dziękuję prawda? Bardzo. Też ze sportu. Tak, to na pewno. Wszystkiego dobrego. Bardzo miło gościć. Jacek zdrowia, bo ono jest jeszcze ważniejsze niż ekonomia pieniędzy. Ja parkuję i uciekam do studia na górę. A ja mogę teraz wysiąść? Tak, oczywiście. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję państwu. Uciekamy na górę, zaraz ciąg dalszy naszego Onet Rano. Do zobaczenia.